moi drodzy, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na test nowości drogeryjnych. Mam kilka kosmetyków, które czekały na testy i stwierdziłam, że połączę to razem w taki jeden makijaż kosmetykami z drogerii. I najpierw nałożę bazę. Jest to baza od marki AA Beauty Primer 360, wygładzenie, nawilżenie i odżywienie, wersja blurująca z ekstraktem z brzoskwini. Ta baza kosztuje około 30 zł, mamy tutaj 30 ml, i pokrótce powiem Wam, co w niej się znajduje. Ekstrakty z brzoskwini, które skutecznie wygładzają skórę, sprawiając, że aplikacja makijażu staje się łatwiejsza. Kwas hialuronowy, witamina E, olej arganowy i z dzikiej róży, bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, odżywia i regeneruje skórę. Także jest to coś pielęgnacyjno-makijażowego, coś, co ma nam odżywić skórę, nawilżyć, ale też przygotować pod makijaż i przedłużyć trwałość tego makijażu. Jestem ciekawa tego produktu, jeśli chodzi o bazy marki AA. Miałam jedną i mi się sprawdziła, więc mam nadzieję, że ta też będzie spoko. Także zobaczmy, jaki to jest produkt, jak to w ogóle wygląda. Myślałam, że to będzie, szczerze mówiąc, kremowe, a jest to żel. Jest to postać żelowa, lekko wodnista. Faktycznie pachnie brzoskwinką, ale taką raczej perfumowaną brzoskwinką. No nie jest to nieprzyjemny zapach, także spoko. I myślę, że najpierw nałożę tą bazę na jedną stronę twarzy, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt. Taka forma żelowa właśnie sugeruje nam, że będzie to produkt nawilżający i będzie bardzo lekki. Bo gdyby to była baza kremowa, no to tutaj, wiecie, jakbyśmy nałożyli troszkę za dużo, to podkład mógłby na niej się troszeczkę rolować, mógłby wyglądać na ciężki. A tutaj mamy formę żelową, raczej wodnistą, więc będzie to na pewno leciutki produkt. I podejrzewam, że będzie się szybko wchłaniał i już widzę, że ona się wchłonęła w tych miejscach, gdzie zaczęłam aplikację. Czy się klei po nałożeniu? Bardzo, bardzo delikatnie. Jest praktycznie niewyczuwalna. Daje delikatny efekt takiego chłodzenia, nawilżenia, więc to jest fajne. I tak wygląda skóra po nałożeniu bazy. Mam ją na tej stronie twarzy i widzę, że ta skóra jest faktycznie nawilżona, jest taka rozpromieniona. Wygląda na wypielęgnowaną. To nie jest efekt rozświetlenia, tylko takiej ładnie wypielęgnowanej skóry. Więc mi się osobiście to podoba. Tak, nałożyłam bazę na drugą stronę twarzy, także przejdziemy sobie najpierw do makijażu oczu i powiem Wam, czego dzisiaj użyłam. Jeśli chodzi o tą bazę, to wspomnę jeszcze, że producent też sugeruje, aby używać jej samodzielnie. Bez nakładania makijażu, jako produkt, który spowoduje, że skóra będzie wyglądała zdrowo i promiennie. Więc to też nam sugeruje, że jest to w jakiś sposób kosmetyk po prostu pielęgnacyjny. Na pewno będę go dalej testować, dzisiaj przetestujemy sobie głównie jego trwałość. Zobaczymy, jak podkład wytrzyma na tej bazie przez cały dzień, bo dzisiaj nagrywam wcześnie. Mamy światło dzienne, bardzo się z tego cieszę, bo uwielbiam nagrywać przy świetle dziennym. Szczególnie właśnie testy nowych kosmetyków, bo wszystko widać idealnie jak na dłoni. A w lampach, wiecie, różnie z tym bywa. Także zobaczymy, jak ta baza się sprawdzi, jeśli chodzi o całodniowy test. I jeśli chodzi o mój dzisiejszy makijaż oczu, to zrobiłam go paletą Vibo. To jest paleta Feel My Mind we współpracy ze Zmalowaną. I nałożyłam dosłownie 3 cienie, kolorek Milk. I to był produkt, którym po prostu zmatowiłam sobie korektor. Kolor Balance, bardziej do wewnętrznego kącika, a na zewnętrzny kącik kolorek Cocoa. A, i jeszcze troszeczkę rozblendowałam wszystko kolorkiem Perfect, dałam go w załamanie. Także 4 cienie z tej palety i mamy fajny, matowy makijaż dzienny, także paletka naprawdę godna uwagi. A jeśli chodzi o dwie nowości, które dzisiaj testowałam, ale nałożyłam je wcześniej, zanim zaczęłam nagrywać, bo i tak musiałabym zaaplikować je poza kamerą. Są to produkty, gdzie ja muszę, wiecie, mieć chwilę, skupić się, żeby je nałożyć dobrze i precyzyjnie. I pierwszy produkt to jest eyeliner od Vibo, Million Dollar Black Eyeliner. I muszę przyznać, że fajny produkt, kreska jest bardzo precyzyjna, on jest czarny, intensywny, zasycha na matowo, co jest plusem, bo ja nie lubię takich winylowych, lekko mokrych eyelinerów. Używam rzadko eyelinera, ale jeśli już po jakiś sięgam, to lubię właśnie tego typu. Czyli no w pisaku. Nie lubię eyelinerów, które są w pędzelku. Ciężko mi się wtedy maluje kreski. Zobaczcie. Jest to fajna czerń.
Jest on bardzo, bardzo precyzyjny, jak mówiłam. Ja dzisiaj zrobiłam takie troszeczkę grubsze kreski. Najpierw zrobiłam cieńsze przy samej linii rzęs, żeby sprawdzić, jak to się będzie aplikowało. A potem stwierdziłam, że troszeczkę je pogrubię, bo chciałam taki mocniejszy efekt tym eyelinerem uzyskać, ale i tak bardzo łatwo i precyzyjnie maluje się tym kreski. Więc mogę Wam go polecić, jest naprawdę spoko. Jeśli chodzi o eyelinery z drogerii, to nie trafiłam jeszcze na fajny, także to jest pierwszy eyeliner, który naprawdę mi się podoba. Myślę, że będę go używać. Jak mówiłam, rzadko robię kreski, dlatego że mam opadającą powiekę, więc tego cieniowania nie widać za dobrze, a kreska zabiera mi jeszcze miejsce na powiece. No ale raz na jakiś czas mam ochotę zrobić kreskę, wtedy jak mówiłam, używam takich eyelinerów w pisaku. Drugi produkt, którego dzisiaj używałam po raz pierwszy, jest to kredka od Vibo na linię wodną, kredka Vibo Skinny Nude Eye Pencil. To jest bardzo fajna kredeczka. Ja szczerze mówiąc nie wiązałam za dużych nadziei z kredką od Vibo, bo testowałam różne kredki od Vibo do makijażu oczu i nie do końca mi się sprawdzały. Ta jest po prostu super. Dotknęłam dosłownie linii wodnej, dwa pociągnięcia i mam mega pigment, mega intensywność na tej linii wodnej. Ona nie jest za miękka, nie jest za twarda, co jest fajne, bo gdyby była twarda, to by podrażniła mi linię wodną, a gdyby była za miękka, to by się rozlewała, rozmywała. Zobaczcie, jest bardzo napigmentowana, dosłownie wystarczy tylko dotknąć skóry i mamy przepiękny, nudziakowy kolor, który nie jest za ciemny, nie jest za jasny, także myślę, że będzie uniwersalny. Eyeliner kosztuje około 20 zł, myślę, że spoko cena. Kredka chyba 12 albo 13, więc jak za dobrą kredkę na linię wodną, też moim zdaniem fajnie, będę ją dalej testować i zobaczymy, jak się sprawdzi, ale na ten moment jestem zadowolona. I przechodzimy sobie dalej. Kolejny produkt, który dzisiaj przetestuję z Wami, to jest korektor od Lovely Illuminating Concealer. I to jest nowość, niestety jest tylko jeden kolorek dostępny. To ma być rozświetlający korektor w pędzelku. Ja już, jak widzicie, testowałam kolor na dłoni, bo byłam ciekawa, co to będzie za kolor i dlaczego jest tylko jeden odcień. No niestety ten kolorek jest mocno żółty i boję się, że będę miała zarzuconą okolicę pod okiem. Także będę go nakładać delikatnie, w małej ilości. Na swatchu widać, że on nie jest kryjący. To jest typowy korektor rozświetlający dla osób, które nie mają cieni pod oczami. I jak mówiłam, nie wiem dlaczego tylko jeden kolor i dodatkowo tak żółty. Jeżeli wypuszczamy korektor pod oczy, no to minimum te trzy kolory jednak powinny być dostępne, żeby każdy mógł sobie dobrać dobry odcień. Ale nie skreślam, zobaczymy, jak korektor będzie wyglądał pod oczami, no bo na swatchu może być żółty, a w połączeniu z pudrem te żółte tony może nie będą się tak mocno wybijać. Zanim to, nałożę sobie poza kamerą podkład i dzisiaj będzie to Soraya Plante, numerek 02. Wielokrotnie pokazywałam Wam go na kanale, moim zdaniem świetny podkład, drogeryjny, jeśli chodzi o naturalne podkłady. Także jak nie testowaliście, to naprawdę warto. Nakładam podkład i przechodzimy do korektora. Podkład nałożony, także lecimy sobie z korektorem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I nakładam nie za dużą ilość. Chociaż wiecie, no trochę go muszę nałożyć, żeby to krycie było jako takie. I zobaczmy, jak on się tutaj rozblenduje. No żółty to jest. Widać to w kamerze, że jest mocno żółty. I tak jak myślałam, krycie znikome. Po rozblendowaniu dołożyłam sobie jeszcze tego korektora w tym miejscu, no ale nic to nie dało. On po prostu ma bardzo delikatne, lekkie krycie i to jest typowy produkt, który nam rozświetli okolice pod okiem, a nie zakryje cienie pod oczami. Co do tego żółtego podtonu, to po rozblendowaniu nie wygląda to tak źle, ale troszeczkę się wybija, więc też musicie na ten kolor zwrócić uwagę. I przypudruję to wszystko pudrem od Eveline Wonder Match i to jest wersja ryżowa. Fajnie mi się sprawdza pod oczami, testuję od jakiegoś czasu i jest ok, bardzo ładnie wygładza. Dzisiaj nie wychodzę z domu, więc no ten korektor, chociaż nie wygląda super, to mi tutaj jakoś bardzo nie będzie przeszkadzał w ciągu dnia. Myślę, że makijaż się obroni, bo podkład wygląda ładnie. Makijaż oczu wygląda dobrze, także pomijmy już te delikatne zasinienia. I zaraz przetestujemy sobie puder. On nie jest nowością, ale jest to puder, który niedawno pojawił się w drogeriach Rossmann. Mocno zachwalany na internetach. I to jest puder od Bourjois, który nazywa się Java.
To ma być puder rozświetlający z taką delikatnie różową poświatą, więc troszeczkę się go boję, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zrobi mi na twarzy kuli dyskotekowej i że nie będą wybijały te różowe podtony. Zrobimy zaraz swatcha. Puder ma taką formę zamknięcia, także fajnie, że jest takie zabezpieczenie. Musimy przekręcić, żeby nam się wysypał. Niefajna jest na pewno pojemność, bo mamy tutaj tylko 3,5 grama, a cena regularna w Rossmanie to jest ponad 60 zł. Przesada, gruba przesada. W internecie można kupić za około 30-40, ale jak za 3,5 grama to też moim zdaniem jest dosyć drogo. Szczególnie, że to jest puder do twarzy, więc on nam się szybko skończy. No ale zobaczmy, jak będzie wyglądał. Już widzę, że on ma drobinki. Bardzo subtelne, delikatne, ale jednak ma. Zobaczcie, ma taki różowy podton. Ja osobiście nie lubię różowych podtonów, bo mam po prostu ciepłą karnację. Do mnie przemawiają żółte, beżowe tony. Ale jeżeli miałabym za żółty podkład i chciałabym to fajnie wyrównać, to właśnie taki różowy puder by się do tego sprawdził. Jeżeli to wykończenie będzie fajne, jeżeli będzie mi się podobało na twarzy, to myślę, że będę tego pudru używać. No ale zobaczmy, jaki będzie efekt. Biorę sobie taki mniejszy pędzel, żeby delikatnie nałożyć jednak ten puder na skórę i wmasowuję sobie w dłoń nadmiar, żeby tego pudru nie było dużo na twarzy. I zobaczmy. Nałożyłam sobie bardzo delikatną ilość tego pudru, bo nie wiedziałam, jak on będzie wyglądał na skórze, no ale widzę, że to nie do końca jest coś dla mnie, bo ta różowa poświata się wybija. Może nie będziecie tego widzieć tak dokładnie, jak ja na żywo, ale myślę, że jest to widoczne. Wybijają się delikatne drobinki. To mi nie przeszkadza, ale jednak ten różowy podton, taki różowo-perłowy podton jest widoczny na skórze. Zobaczcie. Także nie dla każdego ten puder. Więc tak pół na pół z tym pudrem. Były na jego temat straszne ochy i achy, a on no barwi troszeczkę tą skórę na taki różowo-perłowy podton. No nie do końca, ale jak już testujemy, to testujemy, także nałożę ten puder na drugą stronę twarzy i przejdziemy sobie do rozświetlacza, którego już nie mogę się doczekać, bo swatchowałam go zanim zaczęłam nagrywać filmik i jest po prostu przepiękny, także zaraz Wam pokażę drogeryjną perełkę za grosze. Twarz przypudrowana, no i jak widzicie dosyć mocny jest ten efekt błysku na skórze, więc raczej jeżeli będę go używać, to będę go po prostu mieszać z takim klasycznym pudrem wykańczającym, żeby no, ten błysk nie był tak intensywny. No i też, żeby ten różowy podton się tak nie wybijał. Jeżeli pomieszam go z pudrem matującym albo właśnie jakimś wykańczającym typu ten Eveline Wonder Matte ryżowy, to myślę, że ten puder będzie dla mnie po prostu no, bardziej dopasowany. I jeszcze chciałabym Wam wspomnieć o tym, że ten puder ma jedną cechę, która dla niektórych może być plusem, ale dla innych może być minusem. On bardzo intensywnie pachnie. To jest puder mocno perfumowany. No tak jak mówię, może być to z jednej strony jego zaleta, ale dla mnie on zbyt mocno pachnie. Bo ja go czuję po nałożeniu na twarz cały czas. To nie jest tak, że go nałożyłam i gdzieś tam ta chmurka zapachu uleciała. Nie, cały czas jest wyczuwalny. Więc weźcie to pod uwagę. Przejdźmy sobie już do rozświetlacza i dzisiaj będę testować rozświetlacz od Vibo z kolekcji I Choose to Bronze. I to jest rozświetlacz w kolorze 1 Get Rich, bo są dwa odcienie. Ja sobie wybrałam jedynkę i powiem Wam, że na swatchu on wygląda przepięknie. On ma tak fajną konsystencję, bo to jest ten rozświetlacz taki troszeczkę miękki, troszeczkę plastyczny. Wygląda on tak. To jest rozświetlacz w formie wkładu. Możemy go włożyć do takiej pojedynczej kasetki od Vibo, a możemy go włożyć do takich większych. Są czwórki i szóstki. Rozświetlacz kosztuje 16 zł w cenie regularnej, ale wiecie, Vibo jest cały czas na jakichś promocjach w Rossmanie, także myślę, że można go upolować nawet za około dyszkę. I muszę Wam już pokazać ten blask, bo on wygląda niesamowicie. Myślę, że nie jestem pierwszą osobą, która go zachwala, bo on się pojawił chyba 2-3 miesiące temu w sprzedaży. No ja go dopiero teraz kupiłam. Jakoś wiecie, nie interesowały mnie te rozświetlacze z Vibo. Ta kolekcja mnie nie powaliła na kolana, jeśli chodzi o zdjęcia na stronie Rossmana. Ale jak była promocja mega na makijaż, no to stwierdziłam, ok, wezmę go w ciemno za te 8 zł, nawet jak mi się nie sprawdzi, to oddam go komuś. No powiem Wam, że przepiękny jest. Jak go dzisiaj zeswatchowałam przed nagrywkami, to od razu się zakochałam. On daje tak niesamowity blask.
I to jest znowu rozświetlacz, który daje glow, ale nie ma bazy kolorystycznej, tylko sam efekt tafli. Zobaczcie, no przepiękny. Dodatkowo jest taki troszeczkę miękki, troszeczkę mokry, więc będzie jeszcze bardziej ten glow wybijał, ale nie będzie efektu pudrowości. Uwielbiam takie rozświetlacze, więc nakładamy, bo nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało na skórze. Wezmę sobie pędzelek, którym nakładałam puder pod oczy i spróbujemy troszeczkę zdrapać ten rozświetlacz. Musimy tutaj pomiziać, żeby on się na pędzel nałożył. I lecimy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale no już widzę, że jest przepiękny. Zobaczcie, niesamowicie to wygląda. Także rozświetlacz za kilkanaście złotych, a daje efekt tafli. I myślę, że będzie fajny dla jasnych do średnich karnacji. Więc jest taki, no prawie uniwersalny. Może być troszeczkę za jasny dla ciemniejszych osób. Bo ja mam tutaj brzydką niedoskonałość i w sumie nie powinnam nakładać na nią rozświetlacza. Ale dzisiaj nie wychodzę, także mogę sobie na to pozwolić. Przepięknie to wygląda. To jest taka mokra tafla, ale nie jest to zbyt intensywne, bo czasem jest tak, że wiecie, no po prostu błyszczymy się niesamowicie i to jest aż taki przerysowany efekt. Tutaj jest to jeszcze w granicach normy. Naturalnie, ale z pazurem, z czymś takim wow. Więc mi się podoba. Jak patrzę się na wprost, to nie widać tej smugi koloru, nie jest on pudrowy, więc nie mamy właśnie tego efektu pudrowości. Bardzo fajny rozświetlacz. Polecam. Moim zdaniem rozświetlacz godny uwagi. Jeżeli go złapiecie w Rossmanie, to bierzcie, bo jest wart przetestowania. I ostatni produkt, który dzisiaj przetestujemy, to jest Lovely Brow Creator 3 w 1. I to jest produkt do brwi, który mnie bardzo ciekawi, bo mamy tutaj aż 3 kosmetyki. Z jednej strony jest kredka i to jest kredka do wypełnienia brwi, taka a la Goof Proof z Benefitu. Z drugiej strony mamy, z tego co pamiętam, puder? Nie, żel. Z drugiej strony jest żel do brwi i szczoteczka jest malusia, także nie wiem, jak to będzie z nakładaniem tego żelu, no ale zobaczymy. I trzeci produkt jest w środku i to jest puder do brwi. Bardzo, bardzo interesujący kosmetyk. 3 w 1, a kosztowało niedużo ponad 20 zł, także jeżeli będzie fajny, myślę, że warto. Ja mam kolorek 1, dostępne są 2 odcienie. Troszeczkę się boję tego koloru, bo on się wydaje dosyć ciemny. Ale sprawdzimy zaraz. Najpierw zrobię Wam swatche na dłoni. Ok, wygląda to tak. I tutaj mamy kredkę. Tutaj mamy żel do brwi. A tutaj mamy puder. Także najbardziej intensywny jest ten żel do brwi i mi się wydaje, że dla mnie będzie za ciemny. Kredka całkiem spoko, chociaż jest dosyć twarda. Jeśli chodzi o puder, bardzo ciężko wydobyć go z opakowania i nałożyć chociaż minimalną ilość, więc może być to problematyczne. Nie wiem, czy tutaj jest po prostu tak mało tego pudru, czy takie jest zamierzenie Lovely, żeby to był delikatny efekt, ale wiecie, wyciągam ten puder i za dużo się tutaj nie dzieje. Także nie wiem. Dzisiaj przetestujemy sobie kredkę, a żel przetestujemy sobie innym razem. Może jeszcze dzisiaj dołożę troszeczkę pudru, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt. No ale co do tego żelu, jest dosyć ciemny, a dzisiaj chcę nagrać Wam jeszcze jeden film. No i chciałabym, żeby te brwi wyglądały dobrze w tym makijażu. Więc lecimy z kredką. Jak mówiłam, no ta konsystencja taka pół na pół, jak dla mnie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Ja sobie po prostu tak, wiecie, lecę na miękko i później wyczeszę sobie nadmiar. No ta kredka jest produktem do wypełniania, to nie jest precyzyjna kredka, którą sobie wyrysujecie kształt. Tak wygląda brew po nałożeniu kredki i delikatnym dołożeniu pudru w niektórych miejscach. Dosłownie chyba tutaj w 3 miejscach miałam lekki prześwit, więc sobie tego pudru dołożyłam. I podoba mi się to, jak ta brew wygląda. Myślę, że spoko produkt. Co do tego żelu, no boję się. On jest moim zdaniem bardzo ciemny, ale kredeczka i puder spoko. Wyczeszę sobie jeszcze delikatnie tą brew, żeby nadać jej miękkości, żeby to się wszystko ładnie zgrało. Nałożę na to żel utrwalający transparentny od marki Sensik i
myślę, że to tak zostawię. Naprawdę spoko to wygląda. Zrobię drugą brew i przejdziemy do podsumowania dzisiejszego testu. I tak wygląda skończony makijaż. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Bronzer, którego dzisiaj użyłam, to jest Eveline Glow & Go w kolorze Go Hawaii. A na usta nałożyłam pomadkę od Eveline i to jest kolorek 500, seria Velvet Matte. Bardzo fajna pomadka. Przejdźmy sobie do podsumowania i zaczynamy od bazy AA Beauty Primer. Wygładzenie, nawilżenie, odżywienie. Myślę, że tak, ładnie wygładziła, delikatnie nawilżyła. Co do odżywienia, no to aż tak daleko bym tutaj nie szła w tą stronę. Ale produkt fajny, jeżeli lubicie żelowe formuły. Bo nie wszyscy lubią bazy, które mają konsystencję taką wodnisto-żelową. Niektórzy lubią bardziej kremowe bazy, silikonowe bazy. Ta jest delikatnym żelkiem, która troszeczkę zastyga. Zostawia lepką warstwę, ale bardzo delikatną. Podkład ładnie po niej sunął, ładnie na niej wygląda. Zobaczymy jak z trwałością. Napiszę Wam w komentarzu pod filmem, jak ten makijaż utrzymał mi się przez cały dzień. Następny produkt to jest korektor i tutaj powiedziałabym, że jest to średniak i raczej nie warto na niego wydawać pieniędzy. Jeżeli nie macie cieni pod oczami, jeżeli chcecie tylko delikatnie rozświetlić skórę, to może spoko, ale ten kolor, który jest moim zdaniem za żółty, no troszeczkę go dyskwalifikuje, także nie wiem czego będę używać. Może gdzieś tam będę go mieszać z innymi korektorami, ale samodzielnie raczej nie. Więc za tą cenę 16 zł... moim zdaniem warto kupić na przykład korektory z Eveline. Ten średni. Dwa produkty, które dzisiaj testowałam w makijażu oczu. Eyeliner od Vibo Million Dollar Black Eyeliner. Fajny, precyzyjny, bardzo ładna kreska, bardzo łatwo się maluje. Ładnie zastyga na czarny, matowy kolor. Także nie mam mu nic do zarzucenia, same plusy. Kredka z Vibo Skinny, czyli kredka na linię wodną, nie za miękka, nie za twarda, jak już mówiłam, dobry pigment, fajna konsystencja, fajna formuła, jak najbardziej na tak. Dalej mamy puder od Bourjois, puder Java, niestety dla mnie nie do końca. Może to jest kwestia karnacji, do mojej karnacji ta różowa poświata nie pasuje, do tego koloru podkładu, jaki nałożyłam, też nie. To nie wygląda dobrze, może w kamerze nie ma tragedii, ale na żywo jednak widzę no taki róż na skórze. Nie podoba mi się to do końca. To, że jest rozświetlający, fajnie, no ale też dla mnie jest troszkę zbyt rozświetlający jak na puder wykończeniowy. Więc czego będę używać? Będę go używać, ale będę go po prostu mieszać z innymi pudrami, żeby zniwelować to błyszczenie. Także szczerze myślałam, że będzie lepszy. No ale jest jak jest, nie wszystkie kosmetyki sprawdzają się wszystkim. Dla jednej osoby ten puder może być hitem hitów, dla mnie jest średni. Po prostu nie jest dostosowany do mojej karnacji. Kredka od Lovely Brow Creator 3 w 1 jest fajna. Jeśli chodzi o samą kredkę, formuła troszeczkę dla mnie za twarda, ale jak zaczęłam ją nakładać na brwi, to ona troszeczkę się zrobiła bardziej plastyczna. Więc powiedzmy, że spoko. Puder daje delikatny efekt. Trzeba się namęczyć, żeby go wydobyć z opakowania. No to nie jest ten sam produkt, co kredka od Maybelline Brow Satin, gdzie mamy kredkę i puder. Tamten puder jest dużo lepszy, tutaj no tak pół na pół, ale powiedzmy, że nie ma tragedii. Co do żelu, nie testowałam, no bo już ten kolor troszeczkę mnie odstraszył, jest bardzo ciemny. Ta szczoteczka no jest też słabiusieńka. To jest taki pic na wodę fotomontaż, jeśli chodzi o tą szczoteczkę. No, gdzieś tam przetestuję ten żel. Co do kredki, co do pudru, no te 20, chyba 2-3 zł, nie wiem, tak nie do końca. Jeżeli gdzieś tam na promocję złapiecie za kilkanaście, może warto dla samej kredki, ale no, mam takie mieszane uczucia, powiem szczerze. Szału nie zrobiła na mnie ta kredka, ale za to szałowy jest rozświetlacz od marki Vibo. To jest kolorek Get Rich, jest dostępny jeszcze jeden kolor i jak będziecie szukać w drogerii, to ma taki kartonik. Przepiękny rozświetlacz, miękki, plastyczny, nie ma bazy kolorystycznej, daje sam glow, samą taflę, wygląda niesamowicie, nieskazitelnie. Za 16 zł warto, jak złapiecie na promocji, to w ogóle nie ma co się zastanawiać, na pewno będę go używać. Jeśli chodzi o test nowości drogeryjnych, to by było wszystko. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak było, zostawcie mi kciuka do góry, będzie mi bardzo miło. Dajcie mi znać w komentarzach, czy testowaliście któreś z tych produktów, które Wam dzisiaj pokazałam, jak Wam się sprawdzają, jak Wam się podobają. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, Waszych komentarzy, bo tak jak mówiłam, jeden produkt sprawdzi się komuś bardzo dobrze, a innej osobie nie do końca.
Każdy jest inny, każdy ma inne preferencje, każdy czego innego oczekuje od kosmetyku, lubi inne kolory, inne formuły, inne konsystencje. Więc tutaj, wiecie, no ze świecą szukać osoby, której by wszystko podpasowało. Także ciekawa jestem, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!